Panie marszałku, szanowna pani minister, Wysoka Izbo. No tego to się nikt nie spodziewał. Mieliście pełne możliwości, broniliście węgla przez wiele lat tutaj z tej trybuny i co się okazało? Nie potrafiliście nawet sami obronić tego węgla, bo tak zablokowaliście wiatraki, zablokowaliście fotowoltaikę, a teraz okazuje się, że przez własną głupotę i nieudolność zablokowaliście węgiel, bo węgla nie ma. Węgla nie ma i tak okłamujecie obywateli, Polaków, okłamujecie, że węgiel jest, że gdzieś płynie. Więc pytanie, na waszym miejscu ja bym się w tej chwili po prostu wyciszył. Wyciszyłbym się, panie pośle, i nie zabierałbym głosu. My wam pomożemy naprawić tą sytuację, do której żeście doprowadziliście, więc ja mam pytanie. Panie marszałku. Momencik. Przepraszam bardzo, czy w ten sposób ma wyglądać dyskusja w parlamencie? Proszę o umożliwienie. Obojętnie, kto by nie mówił, to i tak przeszkadza panu posłowi Kasprzakowi. Proszę bardzo, panie pośle. Więc ja mam pytanie do was właśnie, jak tak głośno krzyczycie. Jakie macie pomysły, jakie macie zamiary, jakie macie propozycje, aby Polakom zabezpieczyć tanią energię, żeby zlikwidować tą drożyznę i to, co czeka Polaków na najbliższą zimę. Nie tylko brak węgla, ale ceny energii, które zagrażają i gospodarstwom domowym, a przede wszystkim przedsiębiorcom. Na to odpowiedzcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.